Cześć wszystkim, tak obiecywałem, ruszam z nowym tematem. Stawiam samochód na warsztat. To jest Dodge Durango 1999 rok. Silnik V8 5,2 litra. Napęd na oś tylną. I będę z tego samochodu wyciągał skrzynię biegów. To jest automatyczna skrzynia biegów, czterobiegowa. Ponieważ nie jestem jakimś profesorem, także nie będę rozwodził się na temat, która sekcja z którą współpracuje, jak się załącza, jaki proces tam zachodzi na płycie zaworowej, który elektrozawór się otwiera, żeby uruchomić daną sekcję. Po prostu chcę pokazać demontaż, jak zachodzi mycie, wymiana podzespołów, tarcz sprzęgła, przekładek, jak to złożyć, zmontować, potem test, mam nadzieję, pomyślny. Także sprzęgło hydrokinetyczne pojedzie, w zasadzie ja zawiozę do warsztatu, żeby nie wysyłać tego, bo to będzie się wydłuży w czasie, także pojadę samochodem, zawiozę to sprzęgło hydrokinetyczne do warsztatu, w którym mi to zrobią, zregenerują i złożę, zamontuję wszystko razem, zamontuję do samochodu z powrotem. Także wybaczcie, że nie będzie wywodów profesorskich, będzie tylko w zasadzie materiał wideo, być może tam coś powiem, jaka sekcja to jest w danym momencie, albo jakiś tam komentarz na pewno wrzucę. Po prostu jestem nie u siebie, wynająłem stanowisko w warsztacie samoobsługowym, nie jestem tam sam, nie chcę tam ludziom zakłócać też spokoju, nie każdy lubi jak tam ktoś gada do siebie, więc to będzie taka praca w ciszy, skupiony będę na pracy, a nie na gadaniu. Nie mam kamerzysty, jestem sam. Więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że komuś to się podoba, spodoba. Może komuś to pomoże. I może tym pokażę, że jednak można to robić samemu. Można to naprawić. Że to nie jest jakaś wiedza tajemna, na której mają monopol niektórzy. Po prostu trzeba chcieć, trzeba poszperać w internecie, poczytać instrukcję obsługi, instrukcję napraw i można zrobić wszystko samemu, jeśli się tylko chce i jeśli ma się jakieś tam zdolności manualne. Także zapraszam do oglądania.